Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. My spotykamy się w jednej z pierwszych lokalizacji w Lords of the Fallen, bo tak się składa, że możemy otworzyć te wrota. Też ja poza nagraniem starałem się sprawdzić tam po bosie. Nie widziałem żadnego przejścia po poprzednim, rzecz jasna, bosie. Jeżeli coś widzieliście, to proszę dajcie znać. O, koleżko. Na 3 strzały, nie jest źle. Fakt, jeden ładowany. Rozpatrujący topór. Okej, wchodzimy do jakiejś jaskini. Już umbral. Żeby przebić się dalej. Dobrze, gro, skoro tak musimy, to tak robimy. Poszła. Duża zbitka deralium. Ciebie. Dobra, poskładani. Ale gdzie tu jest jakieś wyjście z umbralu? To idziemy, idziemy. Okej, okay, mamy wyjście z umbralu. Nie było jakoś wybitnie daleko. Moglibyśmy tutaj posadzić sobie nasionko, ale nie wiem, czy to nie jest za szybko. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To wygląda na walkę z bossem, słuchajcie. Oj, oj, oj. Sadzimy. Żeby nie biegać tu za dużo. Odpoczynek. Fakt faktem, mieliśmy te 6 krzyży. Ale jednak trochę życia stracone. Oj, 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 będzie grubo. W wodzie jeszcze. Ta. Niby gdzieś tu jest pasożyt, tylko ja go nie widzę. Dobra, umbral. Nie no, muszę się pozbyć. Kurwa, co tu się dzieje?
A, bo tu jest dyniogłowy. Dobra, przynajmniej rozeznaliśmy się, gdzie jest pasożyt. Słuchajcie, zrobię jeszcze jedną próbę. Czy my tu poza umbralem nie możemy wyciągnąć tego pasożyta, czy co jest grane? Przyfanzolił teraz. Jakaś druga faza jego, słuchajcie. Dobra, po nim. Osądzono grzesznika. Ekstra. Nie trzeba było w ogóle, słuchajcie, wchodzić tu do umbralu. I możemy sobie tutaj posadzić nasionko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, co czeka nas dalej. To jest jakaś mroźna kraina. Ogólnie by się przydały jakieś szczątki tutaj. Co? Co mi szczątki? Co to jest? Sfornila szczątki. Ulepsz postać jeszcze w siłę. Tu będziemy mieli 50. To może już być coś. Nie wiem, czemu czasami to nie łapię. Odpoczynek, nie? No bo tutaj nie było żadnych wyroków, byliśmy po bosie. Dobrze, czyli co? Mamy udać się na górę. Jak dobrze rozumiem. Mroźna kraina śnieżna. Dobrze. Jakiś skrót sobie otworzymy na późniejszym etapie. Już to widać, tak. Tam spuścimy tą drabinę, to byśmy musieli się pierw tam dostać. Ślizgo. Tam jest płomień. Dobra. Słyszę tu cały czas gdzieś te wilki. Tam po drugiej stronie mamy też ścieżkę. Ciekawe, kto tu będzie pilnował płomienia. Tak po cichu ich wykończymy? Może być. Nic się tu nie kryje. Znajdźka. Lampa nie dzwoni.
co się z nimi właściwie tutaj bawić. Ekstra, kolego. Czy tu ktoś jeszcze jest? Z pewnością musimy tutaj wejść do Umbralu. Zróbmy to. Sometimes I envy you and your woods, York. A blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess, toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler. Well, you learned it from me, after all. But you'd never abandon your throne or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesia. King York the First has a certain ring to it, don't you think? I'll bear that in mind. Dobra. Ale pytanie, my tutaj tylko przyszliśmy po to, żeby wejść sobie do Umbralu? Nie, jest drabina. Świetnie. Lenno klątwy chłodu. Musimy zejść. Dobra, jest miejsce na kwiatuszek. Tutaj już za rogiem płomień jest. Miejmy nadzieję, że z tego lenna chłodu się tam dostaniemy. A tu było wyjście z Umbralu ekstra. Bramy nie otworzymy. A może jest gdzieś jakiś mechanizm, który otworzy tą bramę? Nie, chyba nie ma. Na górze też nie. Dobrze, idziemy dalej. Ciekawe, kto tu będzie pilnował tego płomienia. Ktoś zginął. Dobra, i tutaj przechodzimy generalnie na drugą stronę, tak? Tam już widzę kogoś. Mścimy chyba. Lampir. Dobra, po nim. Tam ile znajdzie, słuchajcie, skoro jesteśmy tak blisko. To ja mam tam skakać. Skąd ty tu drugi? No i mimik. Musieli, nie? Odnoszę wrażenie, że ich tu na siłę dodają. Myślałem, że zginę, ale dobra, już jesteśmy na takim poziomie, że nie giniemy chyba od tego.
Dobra, idziemy sobie w górę kulturalnie. To jak do tego płomienia tam się dostać? Jakoś dołem, wąwozem? Sama woda zamarznięta. Z umbralu. Sprawdźmy, czego tu te wilki sobie na spokojnie pilnowały. Chyba niczego. Tu jest jakieś przejście. Tu był most. Słuchajcie, ja mogłem cały czas chyba przejść z tej strony. Tam to jest wróg? Ej, oni są podobni jak w umbralu. Czy tu coś może się rozwaliło? Czy to zamarznięci jacyś? Cały czas kogoś słychać. Słuchajcie, tu są znajdźki. Tu trzeba dołem przejść. Co to jest za miejsce? Źle mi się kojarzy. Ekstra. O cholera. Jest do zrobienia. O cholera. Kurde, myślałem, że ona jest przy zjawie. Słuchajcie, musimy tutaj wrócić, odzyskać żywotności, bo to nie jest mała liczba. I wygrać tę walkę. Ja już to przebiegłem bez żadnego zbędnego, wiecie. Dobra, gdzie ona się schowała teraz? Dobra, załatwiliśmy ją. Teraz to była czysta przyjemność. Ja bym sobie tutaj sadzonkę posadził. Z tego względu, że na zewnątrz mamy pełno wrogów, a ja muszę jeszcze dodatkowo wejść tu do umbralu, bo tutaj jest nagroda do wyciągnięcia. Pocisk niedoli.
co to mi dało? Nie za bardzo wiem. Gdybym chciał walczyć, to może by coś mi tu dało. Dobra, dalej levelujemy. Teraz co ja bym poszedł? Chyba witalność. Czy kondycja? Kondycja jeszcze. No, czemu to nie łapie? Dobra, i myślę, z tego miejsca będziemy dalej eksplorować tą nową lokalizację. Jeżeli oczywiście wam się ten materiał podobał i chcecie śledzić całą serię, zachęcam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie, cześć.